czy jest różnica między ocenami opisowymi a skalą akademicką? Ocena opisowa pozwoli na podniesienie efektywności kształcenia w kursie. Natomiast zwłaszcza w kursach, które są wpisane w plan i program studiów, niezwykle istotnymi są oceny sumujące. Czyli takie oceny, które pokazują, że student osiągnął odpowiedni próg, aby przejść do następnego kursu, bądź aby rozpocząć inne zajęcia powiązane z danym kursem. Natomiast naszym głównym celem jest nauczenie studentów zdobywania wiedzy. W związku z tym musimy pokazać im właśnie poprzez ocenianie kształtujące, poprzez informację zwrotną dla studenta, gdzie popełnił błędy i jak te błędy może naprawić.